Witam Państwa serdecznie na wykładzie pod tytułem Fenomen drewna księżycowego. Pan magister inżynier Mariusz Rzepkosz, jeden z partnerów Tomy, to jest właśnie to drzewo z Austrii, to słynne i tyle. Dziękuję. Tutaj właśnie z racji takiej tematyki targów, które są tutaj dzisiaj i od wczoraj jeszcze, chciałem bardziej powiedzieć o tej tak zwanej metafizyce, którą to drewno, że tak powiem, nam pokazuje, dlaczego ta jego wartość jest taka bardzo ważna, zdrowa i powoduje, że tak powiem, lepsze odczucia w ciele, jeżeli się w nim mieszka. I on zgodnie z tym drewnem jako materiałem, które jest tak bardzo wartościowe, jakościowo, jeżeli się odpowiednio pielęgnuje, podejdzie z szacunkiem. Także ja od roku prawie jestem partnerem Tomy Wolca, chociaż od ponad roku już tam komunikujemy się w sprawie właśnie projektowym i technologicznym, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko zbudować. Jako generalny wykonawca, czyli nie tylko ja sprzedaję drewno jako, powiedzmy, materiał i technologię do budowy, żeby sobie ktoś to jako klient wybudował, ale również przez to, żeby można było to drewno dobrze wybudować, dobrze zbudować fundamenty, dobrze to przykryć dachem, dobrze to ocieplić. No i to nam, że tak powiem, zaprezentuje taki zdrowy domen, można powiedzieć też pasywny, bo ludzie o tej pasywności mówią tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o budownictwo tradycyjne nowe, technologicznie zaawansowane, jak pompy ciepła, wentylacja mechaniczna, bardzo grube tam sterownia albo inne termoizolacyjność ścian, która jest bardzo, bardzo duża. I ten współczynnik tam jest przeliczany, dobrze jest przeliczany, to wszystko racja, ale zamyka się człowieka w termosie, którym tak samo chodzi, musimy czasem podgrzewać tą instalację, czyli wentylację mechaniczną, ponieważ wszystko jest zamknięte szczelnie. No po to, żeby to ciepło nie uciekało tak szybko. Drewno jako materiał naturalny, zaraz powiem o takim specyficznym parametrze, który jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o współczynnik przenikania dla ścian, a jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ścian dla drewna, z drewnianych ścian albo z materiału drewnianego, powoduje to, że te ściany są tak samo dobre do wybudowania domu, można powiedzieć, nawet prawie pasywnego, które jeszcze w zgodzie z naturą odda nam to, że będzie się nam naprawdę świetnie mieszkało, zdrowo ta wibracja, ta przebywalność w takim domu jest nieporównywalna. Powiem ze swojej historii, bo ja mieszkałem w domu z drewna, nie czy księżycowego, bo dziadek, mój pradziadek wybudował go w górach w Śnieku nad Majcem. Miałem tam naturalne piwnice metalowo-wapienne, malowane naturalnym wapnem, więc to też jest trochę inaczej jak chemią budowlaną, która to chemia też się utlenia, zostaje w powietrzu, tak samo jak jest bisfenol A się utlenia i zostaje w butelce plastikowej. No wszyscy tu mieli, tak jesteśmy tym otoczeni tą chemią budowlaną i też wdychamy. Oczywiście filtrujemy, a przecież nie musimy. Na to bardzo mało ludzi zwraca uwagę z tego względu, że w świadomości ludzi wkluczone jest to, że budownictwo tradycyjne to jest to tak zwane cegła na cegłę i ok, ale przy okazji ta cegła już nie jest cegłą, która jest chemia budowlana, modyfikowana, odpowiednio sprawdzana, testowana, certyfikowana, ok. No ale to już nie jest naturalne, naprawdę. To jest tak, im bardziej skomplikowane proszki w aptece. A tu mamy czyste, naturalne materiały, tylko odpowiednio musi być przygotowane. No i teraz idziemy do tej metafizyki, bo to jest sam początek. Wpływ księżyca na ludzi jest. Nie, tego nie zaprzeczy, nikt nie chce tego udowadniać, wszyscy się z tego śmieją, albo i większość, jeżeli chodzi o drewno księżycowe, bo uważam, że to jest chwyt marketingowy, jest nazwane, to jest nazwane tak nieprzypadkowo i żeby była chwytliwa nazwa, ale żeby zaciekawiła, a nie po prostu robiła nie wiadomo tam jaką reklamę. Chodzi o to, że księżyc też wpływa wibracyjnie, tak samo jak pierścienie pęcerowe produkty, też wpływa wibracyjnie, akurat podnosi potencjał tego drewna. Właśnie póki co elektrostatyczny coś taki pan też mówił, ale on podnosi księżyc potencjał wielu innych materiałów naturalnych, nie tylko drewno, ale drewno jest akurat tak fajnym materiałem, że jest ciepłe, przyjemne, miłe w dotyku, a w zimie dodatkowo, jeżeli jest ścięte, bo zawsze się mówiło pierwsze przykazanie, jeśli konstrukcyjne drewno to się ma nawet w zimie, kiedy ma najmniej soków, kiedy jest najbardziej, że tak powiem, wyciszony. Drzewa też żyją, też mam swoje, że tak powiem, tam świadomości.
wtedy jest najbardziej wyciszone, wtedy robimy największy pożytek z tego drewna, ścinając jeszcze w odpowiedniej fazie księżyca, no bo ono naprawdę nie trzyma się grzyb w lesie, tego w ogóle. Nie wiem, czy wszyscy znacie ten filmik albo różne inne filmiki, bo to materiał już dużo wypuścił, ale w nawiązaniu troszeczkę będę nawiązywał, pewnie niektórzy informacje wiecie, niektórzy nie, więc ciągłość zachował. Że ścięte dwa te same drzewa, prawie tak samo wyglądające, tego samego rodzaju, w tym samym czasie okresie w zimie, tylko jedna przepełni, drugie popełni, tak samo pielęgnowane, tak samo ścięte, w sensie tylko w innej fazie księżyca, obok siebie rosnące, bardzo podobne strukturalnie, zrobione z jednego deski, z drugiego deski, w jednej deska szczawiała po czasie, przyciemniała, po prostu zrobiła się taka jak nalek, kurz, nie? Ale no to jest ten grzyb w lesie się po prostu pojawia, jak się nie zaimpregnuje, a druga deska nie. No ale z tego niektórzy leśnicy się śmieją i ktoś tam pokazuje, że no w takiej Biblii leśnika jest coś tak napisane, że do końca to tak nie ma, gdzieś tam w poradniku babci jest napisane, że ten księżyc ma jakiś tam wpływ, ale nie jest to udowodnione. No to niech sobie leśnicy w Polsce albo gdzie indziej zrobią takie testy u siebie. I przestaną czasem wierzyć w książki. Mówię, ja też z książek się uczę o budownictwie i nie wszystkie rzeczy chcę stosować z tego względu, że to jest chemia budowlana, niezdrowa dla człowieka, ja to rozumiem. Pomieszkałem w domu z drewna. Będąc w domu z drewna w domu Holca, znaczy hotelu budowanego z technologii Holsko z 2007 roku, mieszkanie jedną dobę tam w tym miejscu przebywania, oczywiście Alpy Wysokogórskie, widoczna z okna, no, wspaniały klimat, wspaniałe powietrze, ale przebywanie w takim pokoju z tego drewna całego, w całości, drewniany stolik, drewniana szafka, drewniane drzwi do łazienki, łazienka oczywiście zrobiona, zabudowana naturalnymi materiałami i naprawdę czuje się coś niesamowitego. To trzeba przeżyć, potem się nie da opisać. Tak samo jak się nie da opisać uczucia, jak się dziecko rodzi i co czuje rodzic, tak mi przyszło, żeby tak przekazać metaforycznie. Więc to drewno ścięte odpowiednio jest albo frezowane, albo naturalnie ścinane w taki sposób. Jest suszone naturalnie, czyli pozostawione, żeby sama struktura naturalnie na świeżym powietrzu zamknęła pory. To drewno wtedy zesyka się swoim trybem naturalnym, zgodnie z naturą. Dopiero po tych 2-3 latach jest to suszane delikatnie i te deski wtedy nie pękają. Mówiłem, bo byłem w 15-letnim hotelu zbudowanym z takich desek, tak pielęgnowanych i nie ma pęknięć. Są troszeczkę szpary między tutaj deskami, bo wiadomo, że drewno pracuje, tak? Ale w tej technologii delikatna ta szpara naprawdę nie robi, nie zaburza estetyki, a odczucia są niesamowite, jeżeli chodzi o mieszkanie, więc coś za coś, ale nie trzeba tego w ogóle malować. Ściana z takiej deski, o, to jest i od łagu świat, z nich się przeważnie robi, chociaż można zamówić z innych okładziny. Ta deska po 15 latach troszeczkę tak przycieniała, nie aż tak bardzo, ale w takim kontekście. Nie było w ogóle malowana, przycieniała naturalnie i to tak powiedzmy nie od tego słońca, bo to była południowa ekspozycja tego pokoju, bo drewno na słońcu szczelnieje tak i zrobi się taka powłoka tak naprawdę też zabezpieczająca, ale przycienieje delikatnie i szczerze, no, ludzie sobie mają pokoje na różne kolory, okej, ale naturalny odbiór naturalnego materiału, naprawdę człowiek się inaczej czuje, jak czuje to drewno, może go dotknąć i poczuć też jego historię, poczuć zapach lasu. Człowiek się po 15 latach w takim hotelu czuje jak w lesie, naprawdę. Drewno dalej pachnie, to jest dziwne, ale, znaczy dziwne, dla niektórych się może wydawać dziwne, ale tak jest. Możemy to drewno zaimpregnować, ale nie jest znowu chemią budowlaną, bo chemia budowlana jest do impregnacji drewna i ona jest dobra, bo zabezpiecza drewno, leśnym grzybem pornikami. No ale wystarczy się do fazie księżyca. No ale wszyscy się śmieją. No i wracamy do początku. Tak? No ale po co wracać, jak wystarczy spróbować, sprawdzić. Po to ma tą świadomość, tłumaczę ludziom na całym świecie. Ja jako partner tak idę dalej i tak samo staram się to uświadomić ludziom. A reszta to w naszych rękach. Ktoś chce zaimpregnować, jak to można. I znowu, naturalny olej, lnianym, konopnym, nie wiem czy inne też są jakieś dobre dostosowania. Te dwa znam. I można to malować, ta impregnacja ściany nie powoduje tego, że to drewno zostaje, jego przestrzeń tutaj zostaje zasklepiona. W sensie zamknięte pory. Chodzi o to w tym wszystkim,
że dlatego jest taka wspaniała atmosfera w tym mieszkaniu z domu syrenu naturalnego, że ściana oddycha. Nie potrzebujemy wentylacji. W warunkach technicznych, jakim odpowiada budynki i usytuowanie Polski, taka gruba biblia projektantów, jest nakaz, bo musi być tam odpowiedni wymiana powietrza, tam metry sześcienne na godzinę i tak dalej, ilość tego powietrza. A w takich ścianach to nie musi być ściana zdrowa, bo są inne materiały, które też zapewniają warunek przepuszczalność. Ale jak ktoś pomaluje od środka lakierem, jakąkolwiek farbą, zamyka pory, no i robi tak, taką folię w środku. No i to już ściany nie oddychają. Mur ciągnie ciepło, ściany nie oddychają. Zrobimy wszystko ok, jak z zewnątrz ktoś pomaluje, tak samo. Trzeba tą przegląd do środku zrobić na desce elewacyjnej na przykład, pod deską elewacyjną, żeby ściana oddychała. Tak samo się sterplenie robi. Bo jeżeli przy sterpleniu nie da się pustki przestrzeni w środku, ludzie tego nie wiedzą. To jest fizyka budowy, to jest bardzo ważne. Różnica potencjału temperatury między sterpianem a ścianą, bo sterplen będzie ciepły, ściana będzie zimna, jeżeli będzie oddawać, robi się sterplona parawodna, a przez sterplen parawodna nie przechodzi, więc się zatrzymuje na sterpianie. Więc musi być pusta przestrzeń między sterpianem a między tym, a między ścianą, żeby mogła ta ściana też oddychać, ta parawodna, żeby mogła gdzieś uciec. Dlatego jak ktoś buduje dom i daje sterplen, to przykład tego. To się tak buduje. Jak ktoś robi ją wodowo, to zamyka w środku tutaj tą wodę i to się wszystko pisze. Dlatego jest w zaleceniach kierownika budów, który też jest rewolucjonalny konstrukcyjny, żeby dawać takie placki. Bo między tymi plackami idzie pustka powietrzna, która transportuje tą parę wodą, która się tam osadza. Nikt nie wie, dlaczego te placki. Budowlańcy nie wiedzą, dlaczego te placki, ale je stosują. Wiedzą, że to jest pierwsze przykazanie. Nikt nie zna fizyki budowy. O to w tym wszystkim chodzi. I dlatego, patrząc na ścianę zrebrna, człowiek się zastanawia, jak to może oddychać. No tam są te pory w środku. I sobie transportuje, tu jest środek, tu jest zewnątrz, transportuje się, powiedzmy, to powietrze, jako powietrze. Powietrze ciepłe też się transportuje, tylko w ścianie się akumuluje i ta ściana oddaje jeszcze z powrotem. Mur zabiera, wyciąga na zewnątrz. I ta powierzchnia akumulacji cieplnej, gęstość cieplna też takiego materiału, jest bardzo ważna. W ścianie jest niska, ten potencjał akumulacji cieplnej jest niski, w drewnie jest wysoki i dlatego domy drewniane, nie wiem czy Państwo kiedyś przetestowali w taki sposób, szybko się nagrzewają, a wolno się dokładzają. To jest naturalne wiadomo. To ma też to przetestowane. Także biorąc pod uwagę charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego i sprawdzenie, jak wygląda ściana jako przegroda drewniana, plus termoizolacja naturalna z wewnątrz, że nie tylko wełny skalnej też można, ale ja nie jestem akurat propagandatorem tego rozwiązania, oraz celuloza, która jest bardzo dobra, a jest niedoceniana. Na zewnątrz stosujemy też deskę elewacyjną. Można dać pustkę przestrzenną, jakikolwiek materiał opisowy, nawet tą blachę, ale żeby była ta pustka przestrzenna, żeby było już to ta cała struktura oddychała. Ale na zewnątrz deska elewacyjna pomalowana olejem naturalnym kilkukrotnie. Ona wytrzymała długi czas. Tak się maluje te ściany z zewnątrz i z wewnątrz budynków i tak, ale ta naturalność, rustykalność tej ściany jest po prostu ładna, a przy okazji to wszystko funkcjonuje jako jednolity organ, który oddycha. Bo warto mieć wentylację w łazience, gdzie jest większy pokój pary wodnej w momencie, kiedy bierzemy kąpiel. Warto jest mieć wentylację w kuchni, gdzie też jest większy moment poboru pary wodnej, jeżeli chodzi o gotowanie, ale nie musi być. To i tak się w pewnym momencie wymieni. Ale nie chcemy mieć zapachów, pomieszczenia czy coś, to stosujemy i to jest ok rozwiązanie. Ale nikt nie wie, że tak naprawdę w każdym pokoju też powinna być wentylacja. To ma pasywna wentylacja, że oczywiście wszędzie bo dom jest szczelny, jest ta wymiana powietrza, następuje. A w takim pokoju nie trzeba, bo ściany samo oddychają, te zewnętrzne. No wewnętrzne też, ale wiadomo, chodzi o tą różnicę potencjału. Świeże powietrze wchodzi do środka, a zużyte przez nas w środku wychodzi na zewnątrz. Ciepło zostaje, bo drewno jest tak tym blokerem, że dla dostępu ciepła powietrze świeże się wymienia tlen. W takich właśnie właściwościach ma drewno nie tylko księżycowe,
tylko drewno każde ścięte. Ale jak zrobimy takie zwykłe drewno, to ono zajdzie w lesie, czy to w pewnym momencie brak dostępu tlenu, delikatnie różne warunki, oczywiście oddychalność jest zachowana. Dlatego jak to ma wymyślić ten patent, przyszło mu to w ogóle we śnie, zastanowił się, jak to połączyć, to wiedział, że te deski zostaną połączone, to trzeba w środku mówię, nie chwyci jej kornik, żeby bleźń i jakoś buduje to od ponad 20 lat, nie ma żadnej, że tak powiem, gwarancyjnej pusterki łapki. I to jest ta właśnie metafizyka, ta ezoteryka, jak ktoś tam może mówić, szary Maria, pokus, pokus, ale no tak po prostu jest. I Polakom się nie chce tego przypadać, a Austriak, jeden z Austriaków, bo nie wiem czy wiecie, ale ja widziałem po prostu duży tak taki też w Austrii i Austria podchodzi troszeczkę inaczej do polityki leśnej niż Polska, albo szanuje drewno jako materiał bardziej niż Polska, chociaż też mamy dobre jakościowo lasy, już niedużo, ale mieliśmy naprawdę, które zostały po prostu nieodpowiednio wykorzystane, szkoda. Bo naprawdę ścięcie tylko w tym fazie księżyca i później te deski, które się robi z tych drzew, które będą ścięte w zimie, naprawdę można troszeczkę inaczej zorganizować czas pracy drwali i tych później tartaków, żeby mieć lepsze jakościowo drewno. Ja naprawdę z kierunkiem budowy, jak przyjeżdżałem z czasem drewno na więźbę lachową, jak nie zamawiałem, jak to odbieram, to naprawdę było przykro to otwierać, a drewno było ok, ale było mokre. Trzeba było je zostawić na miesiąc na przykład, żeby ilość odeszła albo pomalowano, więc ja to nic nie daję, no ale wiecie, buduje się bardzo szybko, prawda, ludzi, bo klient, bo czas, bo jest bo umowa, bo warunki umowne, nie tak to powinno wyglądać. Ja też mam umowę, też mam warunki umowne, nie boję się klientowi dać naprawdę właściwie wykonanego drewna i powiedzieć mu, że może lepiej nie dopłaci te 4-5 tysięcy na dom za 800 tysięcy, żeby być tak bardziej jakościowo lepsze drewno na swoją więźbę dachową. Naprawdę nie jest dużo pieniędzy. Nikomu się tego nie mówi. Wystarczyłoby to drewno C24 jakościowo, które jest, no powiem to na kamerze, które w większości z Polski wysłane do Szwecji, tam jest certyfikowane na szwedzkie i przyłożone do Polski. Nie wszystko, bo nie generalizuję, ale tak też się dzieje. Więc mamy dobre drewno klasy jakości C24, nie księżycowe, bo nikt nie jest pewny, nikt tego nie sortuje, ale jest dobre jakościowo, można by to stosować na więźbę dachową, żeby nie przyjeżdżał taki tartaczny niesąd, jak to nazywam, bo naprawdę nie cieszy oka, jak przyjeżdża słabo jakoś drewno, a człowiek wie, zna po prostu tą technologię, tą drewno, które w Polsce nawet się widziało, no to fajnie byłoby tą, że tak powiem, technologię u nas wdrożyć po swojemu również. Dlatego z tą świadomością chciałbym, żeby tu znaleźliśmy tutaj wczoraj pan, mówił, że sobie pani kupiła, mówił, że może się ściął drewno księżycowe w Gorlicach. Trzeba je 2 lata, suszy je i teraz będzie z nich deski robił. Właśnie będzie co mnie pytać się, jak to sobie ładnie złożyć, żeby to drewno jakoś oddało. Więc zadzwoni, ja mu chętnie coś więcej na ten temat opowiem, co on może zrobić w mniejszych kosztach nawet dla siebie. Będzie chciał coś zamówić, to też zamówi. W każdym razie ta pewna przepuszczalność powoduje to, że oddycham i dobrze się czuję. To jest tak główna metafizyka tak naprawdę. Tylko tyle. Nie można powiedzieć czegoś więcej z tego względu, że to jest wystarczający argument. Jak daje się tą celulozę, która też oddycha, ten mój zracunek jest większa, dlatego ta ściana może być cieńsza, przez które tańsza. Można też to zrobić w inny sposób. Wymyślę taki patent, znaczy wymyślę, to nie jest nic skomplikowanego, że bierze się ścianę szkieletową. Konstrukcja ściany. Od środka się daje pod 100, wychodzi na niej ekonomiczniej. 4 cm deski, której nie trzeba malować. To jeszcze się daje łapek, żeby zmniejszyć mostki termiczne, tak zwane, też żeby była jeszcze termoizolacja. Co jakiś czas się daje taką deskę też konstrukcyjnie, żeby można było osadzić, uszczytnić, a jednocześnie, żeby jeszcze było mniej takich przerw technologicznych, na zewnątrz deska elewacyjna i szczerze w takim domu można mieszkać tak samo jak w takim domu. Akumulacja ciepła tutaj jest troszeczkę mniejsza, bo nie jest drewno pewne, ale cegło zagęszczona, gęsto
zamontowana i też jest dobre. To znaczy na naszej poteczce ma pochłodnie mózgi. Ona nie jest tak jakby różnego stanu, tylko jest w takich panelach. No i te panele się wsadza tak pomiędzy szczeliny. Nigdy tego się dokładnie nie da zrobić, a celuloza wypełnia wolne przestrzenie. Tak jak piana. Wiecie, co to jest piana? To jest chemia. Nie jest złowe, jest dobra. Ona ma co do bezpośredni przenikania się. Ma tę tą lampę. Znaczy się, która powoduje lepszy współczynnik. Obniża ten współczynnik, czyli polepsza wartości termoizolacji. Ściany ma, ale z chemią. A tutaj można mieć tą celulozę. Płyny krzywie w lesie się tego nie chwytają. Więc poprzez analogię tak samo jak drewno księżycowe. Tylko tu to jest zwykły zmienny, niby papier potraktowany takim poranem magnezu. No niby trochę chemii ktoś powie, no tak, ale to taka chemia, która jest na zewnątrz, która nie ingeruje, bo nie jest od środka. I tak naprawdę no, można powiedzieć, że olej konopny też jest chemią, nie? Też ma jakieś związki chemiczne. Tylko to nie jest jakaś agresywna chemia, bo tam się nic nie dzieje. To jest związek, który osusza bardzo mocno. Bo ta celuloza, żeby miała dobre właściwości, to nie może nasiąkać wodą, albo szybko wypuszczać wodę. Musi mieć te właściwości inne. Ten boron magnezu też wysusza, więc kuny grzyby w lesie się tego nie chwytają, a kuny dlatego, że jakby kuna to zjadła, to wysynie od środka i nie zdąży się napić, bo będzie cały czas wysychało, więc wiecie, gryzanie tego mogła to nie lubią. I to jest na logikę złożony materiał budowlany, właściwy, naturalny, odpychający, który potrafi, że tak powiem, mieć bardzo dobre właściwości po to, żeby mieszkać w domach zdrowych. No, ale tego się głośno nie tyle nie mówi, co ludzie nie łączą tych materiałów. Ja się staram to tak łączyć, żeby albo było to bardziej ekonomiczne w tym planie, który pokazałem, no albo jeżeli ktoś chce to bezpośrednio, no to też jest taka możliwość, można to wycenić. Więc wszystko jest dla ludzi, wszystko jest możliwe. I wracając do jednej rzeczy, nie było czasu, ognioodporność. Ta deska ma certyfikat ognioodporności REISO 20, że jak jest traktowana ogniem przez 120 minut, to ona się tam spali, nadpali jakoś tam ok, ale ona wytrzyma konstrukcyjnie razem z tym. Ale dlaczego? Bo drewno traktowane do czołowo, powiedzmy tak, zwizualizujemy sobie taki miotaczem ognia, to on się nie będzie palił jak ognisko z takimi drobnymi kawałkami, tylko będzie się nadpalał, a ponadpalał nie będzie podwodował dodatkową izolację. To jest bardzo dobra izolacja. Wszyscy wiemy, dlaczego stodoły u nas w górach rozbierają i wywożą na zachód. To jest też taki, powiedzmy, deska taka bardziej rustykalna, ale to jest bardzo stara deska, poddana procesowi ultrafioletu ze słońca, no i ona ma bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe. Nic się tego nie chwyta. Więc to wszystko pokazuje to, że ta ognioodporność to nie jest coś takiego, że drewno się pali w kominku, no to drewno takie też się będzie palić tak jak w kominku albo w ognisku. Może się palić, tylko że nie pluje się tego domu w taki sposób. Nawet ta deska od środka, jeżeli cokolwiek się stanie, powiedzmy, wyleje się olej, zapali się, nie wiem, na podłodze dywan, tak? No bo co się może zapalić? Przecież specjalnie zapachu nie pojedzie do ściany, nawet nie zapali, tylko nadpali przecież tą ścianę, więc to też nie jest tak, że to się tak łatwo pali. Instalacja elektryczna może zrobić zwarcie, ale są teraz takie zabezpieczenia, opłaca się do instalacji niewiele, elektryk, ja z elektryki nie jestem dobry, który po prostu wyłącza to przebicie i dziękuję. I tyle. I elektryk przyjeżdża, zmienia kabelek, bo coś mógł zostać źle podłączone, albo gdzieś się tam coś poluzowało, tak? No to wiecie, naprawdę, to nie jest takie tłumaczenie, że podłomek z drewna się palą. No, palą się, wszystko się spali, ale szczerze, nie wiem, co częściej się pali, ile tych pożarów jest w Polsce. Nie sprawdzałem tego w Google, ale to było ciekawe, żeby zobaczyć, ile by było pożarów w Polsce, na przykład domów, albo w Europie, ile z tego procent było drewnianych, ile z tego było murowanych. Bo szczerze, w domach każdych pali się pierwsze to, co nie jest ani drewniane, ani murowane. Pali się plastik, palą się firanki, zasłony plastikowe, powiedzmy, tak mi przychodzi teraz, parapety, dywany, okładziny HDPE, inne, jeżeli chodzi o meble. To wszystko, że tak powiem, skierczy, no i rozniecało ich, ale szczerze,
naprawdę no, nikt specjalnie takiego ognia nie rozniecał, ale co najlepsze. No, deskę można zeszlifować później, to samo będzie ładna, bo tym aby ją wymienić. To jest żaden kłopot, więc to drewno jako sam materiał jest naprawdę tak bardzo wartościowym materiałem do mieszkania, dotykania, przebywania z nim. W ogóle dzieci nie pisać tym drugim pisem, ale no, chciałem coś więcej powiedzieć, bo poczekał na pytania, żeby gdzieś tam pociągnąć temat dalej, bo jak chyba tutaj wyczerpłem te główne wątki, które się mogą mówić. Jakie fazie? Po pełni. Kilka dni po pełni. Kilka dni po pełni. To są ten trzy dni po pełni. Tak. To jest taki fajny kalendarz, bo to ma napisać dużo książek i niektóre jeszcze są takie kalendarze dołączone na kilka lat do przodu. Z pokazanymi cyklami księżyca wszędzie i tam jest pokazane, kiedy wyścinkę wykonywać, nawet już ten wniosek powiedzmy. Można wykonywać przez cały rok, to też będzie ok, ale w zimie ta konstrukcyjność jest najlepsza, tak? Najmniej soków jest, najkrócej schnie. Na przykład jak się poddasza zabezpieczy sposób. No to się wie, że na prawą kotwie montuje się dystanse, montuje się profile, tak? No to tak samo można zamontować dystanse, profile, kupić taką dekę, zrobić księżycówkę, wtłoczyć do środka, oczywiście nie dawać folii paroizolacyjnej. Folię paroizolacyjną się daje przy zabudowie GK na te profile. Po to, żeby wilgoć nie przechodziła. A tutaj właśnie, jeżeli byśmy chcieli zastosować oddychalną ścianę, żeby też ten mikroklimat wprowadzić, no to wtedy fryzacja. Dajemy tą deskę, powiedzmy, bazerię, no bo to tu taką deskę z piór w biuro można zamówić. Bierze się tą gładzinę, robi, od środka się daje folię wysokiej paru przepuszczalności, wtłacza się przed celulozą najlepiej, bo ona wejdzie we wszystkie wolne przestrzenie. I po to się daje też te dystanse, żeby te mostki termiczne ograniczyć, żeby jeszcze przed kłębiami te 5 cm było luzu, żeby była jednolita powłoka termoizolacyjności na całym tym, żeby kroki nie były tak jakby nie rozgraniczały. Przez kroki drewniane, ale jednak drewniane, ta termoizolacyjność jest węższa, a materiał termoizolacyjny jest troszeczkę lepszy od drewna i zamykając całe to drewno jeszcze od środka tym materiałem termoizolacyjnym, chociaż 5 cm w miejscu kroki przejścia do przekroju, no to oddajemy tą deskę, jest super ciepło. I powiem tak, 4-centymetrowa deska, bo ja sprawdziłem to charakterystyczne energetycznej budynku, ta 4-centymetrowa deska i 23 cm celulozy daje współczynnik przenikania ciepła, który jest wymagany dla stropów w warunkach technicznych 0,15, już jest bardzo dużo. Ściana normalnie ma 0,20. Dla ścian z taką deską jest bodajże 16,70, czyli około 17 cm wymagane warunki techniczne. A 0,20 to już jest bardzo ciepło też ścian. Można sobie naprawdę bardzo celulozy dać te 23 cm. Koszt około będzie 100-120 zł pewnie, w zależności od regionu Polski. Za gruby materiał 20-centymetrowy termoizolacyjny na metr. Naprawdę nie jest dużo, bo mamy do pełnej drzewnej strzelejki i innych. Te tnice reklamowali, które... To jest kalkulacja kosztów. Każdy zrobi, co będzie chciał. Jeden i drugi, trzeci materiał jest bardzo dobry.
mówię, każdy ma taki potencjał, jaki może mieć, ja tylko przekazuję właśnie informacje, jak to połączyć. Jestem w stanie to też, mówię, pomóc zorganizować całościowo, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić tylko wycenę i polecieć z tematem, tylko pokazać klientowi różne rozwiązania i porozmawiać z nim, żeby miał większą wiedzę i on nie decyduje. Bo teraz często decyduje murator, to co jest napisane na internecie, to ktoś powiedział na YouTubie, nie mówię, że mówił źle, ale często takich dodatkowych informacji całościowo, obszarowo zebranych, ludzie, tacy inwestorzy potencjalni, którzy chcą budować, no mają mało, a budownictwo naturalne, bioeko jest tego bardzo dużo. Tak samo beton konopny, to bardzo dobry materiał, ale trzeba ścianę zbudować 40 cm grubości. No to ten też kosztuje swoje, tak? Wszystko jest dla ludzi. Ktoś chce, oczywiście, nie bardziej, nie? Ja wolę drewno, mogę wykorzystać to z betonem konopnym, znaczy nigdy nie myślałem, nie zastanawiałem się nad tym, ale jedno i drugie jest zdrowe naturalne, więc warto wykorzystać. Polecam każdemu to co poczuje. Więc te rzeczy omawiane na tych właściwościach drewna na studiach nie są omawiane tak dobrze, żeby można było dostosować. Budownictwo szkieletowe jest brane bardziej jako budownictwo stalowe. Na Politechnice Krakowskiej studiowałem. Konstrukcje szkieletowe są nadmienione gdzieś tam i jest to tak jakby pobocznie traktowane. A budownictwo szkieletowe cięturują ze szkieletowe, z drewna. Nie jest tego dużo, z zewnątrz się niczym nie różni. Nikt nie wie, a wszyscy myślą, że wszyscy mówią o budownictwie murowanym. Jest budownictwo modułowe, jest naprawdę trendy technologii, budownictwo skierane z betonu. Naprawdę jest tak dużo, ludzie sobie nie zdają sprawy, myślą, że wszyscy mieszkają w domach murowanych, a tak nie jest. I właśnie połączenie tych materiałów naturalnych w jakikolwiek zdrowy, dobry sposób z wytłumaczeniem tego inwestorowi po prostu powoduje później mniej pytań. Budowa jest szybciej zorganizowana, sprawniejsza, dopasowana co do milimetra i ja jako wykonawca nie mam później kłopotu, tracenia czasu i problemów na budowie, bo wszyscy wiedzą, co mają robić i dostaje się produkt 1:1. Tak mówię, to ma, nie wiem, czy miał jakąkolwiek gwarancję gdzieś na te domy, że się gdzieś ktoś rozeszedł. Byłem też ciekawości, bo byłem przy tym, tutaj koleżanka Agnieszka też. Byliśmy w firmie Tomy, więc to jest tam z zakładu produkcyjnego w Stadtamburg w Austrii. To jest ta deska, ona jest perforowana. Nie musi być perforowana, ona jest perforowana dlatego, że robię pustki powietrzne, które są dodatkowo termoizolacyjne. Ale zamiennie, jak się nie da tych pustek powierzchnych, jak będzie deska do deski przebiegała tak tutaj, to będzie większa akumulacja ciepła, więc praktycznie to się prawie wyrównuje i ta przegroda tej samej grubości z tymi perforowanymi deskami, które są perforowane czy nie, ma bardzo podobny potencjał cieplny, podobną termoizolacyjność właściwie. Może potencjał cieplny, ale podobną termoizolacyjność. Więc te kołki są wyłączane, specjalnie są tam właśnie wygięte, mają wielgotność optymalną 0, jak są wtłaczane. Tam jest zalewane są serwatką te dziury naturalnym klejem, więc mówię, to już nie jest zasadne przypadkowo. Ja skąd oni to wiedzą? Bo jakiś tam dziadek wiedział w Austrii, tak? No, skąd on to wiedział? Nie przepadał to, bo tak? Stosowo całe życie wszyscy byli zadowoleni. A teraz się ludzie z tego mogą śmiać. Wtłaczane są to, odcinane u góry i to później ta powierzchnia jest szlifowana i dostarczana do klienta. Wszystko jest w jednym naprawdę zakładzie, bardzo szybko, sprawnie wykonywane. Połowę pracy wykonuje człowiek, połowę komputer, laser, domierzane jest to naprawdę na milimetry. Buduję teraz dom 18x10, buduję go na milimetr. Dostanę takie ściany. Ja nie mówię o drewnie, podczas transportu delikatnie może się nawet rozejść czy coś, ale to wszystko jest przygotowane do montowania, nie się tylko po prostu montować i ja przygotuję dokładnie instalację w odpowiednim miejscu, jak postawię dom, zrobi się ściany, stawi się podłogę i można się wprowadzać, bo elektryka będzie robiona w międzyczasie. I w miesiąc można taki dom, który ma 180 metrów całkowitej, czyli 150 użytkowej, można naprawdę się wprowadzić, bo nie trzeba osuszać wylewek, osuszać pinków, grzać tego domu, żeby doprowadzić go do stanu wilgotności właściwej, żeby już mów nie oddawał. A uwierzcie mi, ludzie, ja wiem, że ludzie potrzebowali szybko się wprowadzić do domu, kredyty, rzeczy i tak dalej, ale była taka też napisana zasada budownictwa tradycyjnego zawsze, że jak się postawi dom murowany,
lepiej by zostali w stanie surowym, otwartym, za naszą własną, znaczy nie musiał być, ale surowym, otwartym najlepiej, żeby przezimował. I dlaczego? To nie jest to samo co, to nie chodzi o samo co drewno, tylko to chodzi, że mróz wyciąga wilgoć bardzo szybko. I ta wilgoć wychodzi z tego domu i to najgorsza wilgoć, która w tym domu jest podczas murowania, podczas lania płyty, podczas stawiania też więźmy, która jest mokra, żeby się rozeschło to wszystko powoduje to, że ta wilgoć wychodzi, a tutaj tej wilgoci nie ma. Fundamenty robię betonowe, bo robię, trzeba to jakoś zrobić, nie da się inaczej. W sumie da się, tylko że budowanie z prawdziwego kamienia, który też ma swój mikroklimat, jeżeli chodzi o piwnicę, bo wtedy się tam nie psują przetwory, taka ciekawostka. Ziemniaki się nie psują, wszystko, wszystkie te warzywa tam otrzymują swoją naturalną, tak jakby świeżość. No to jest kamień też, no też naturalny. No to te stare piwnice wiem, bo też miałem taką piwnicę, starą dziadek miał, też się tam nie psuło nic, to było z kamieniem, no, ale to naprawdę jest ciężko wybudować, dlatego 10 na 18 metra. Część podkimniczona, część nie, żeby to wszystko tak fajnie stało, no to już jest taka murarka, powiedzmy, jak ktoś budował akwedukt z takich fajnych, porównych klocków, to super, ja taki konsekwentnie bym zamawiał i stakowałbym ludziom na te czymś takim postawić. Oczywiście do głębokości przemazania, bo tak trzeba to postawić, fundament jest, wszystko jest się w stanie przeliczyć, my to też przeliczamy z kolegą projektantem, znaczy tego nic nie pozostawiamy przypadkowi. Jesteśmy w stanie zaprojektować się pod klienta, dlatego, że wiemy, jakie są możliwości, wiemy, jakie są możliwości tej technologii, wszystkie. Jak ja zaczynałem partnerstwo, zanim dostałem tak ofertę produktową, ja nie wiedziałem, że to ma Holc, znaczy wiedziałem, że jeszcze sprzedaję podłogi, ale ja nie wiedziałem, że sprzedaję też same deski 23 mm, jaką będzie nowe bazerie, że możliwa deska 4 cm, zresztą to ma jest w stanie każdy materiał z drewna dostarczyć. Drewna księżycowego. Także deski mogą być też 5 cm, to jest tylko po prostu inna cena, 5 cm więcej. I ja nie zrobię czegoś takiego, na przykład szkielce, że damy na drewno księżycowe, jak klient umaruje od środka chemią, zamknie pory, szkoda. Okej, okay, no to ja wolę takiej budowy nie brać, bo ja nie biorę, ja się potem wtedy nie podpisuję, bo ktoś na mnie, że tak powiem, wtedy będzie wieszał psy, że no dałem drewno księżycowe, to nie działa, tak? A poprawić się drewno księżycowe, nie? Więc wiecie, to jest podejście tak jakby ze zrozumieniem tych zasad, które się kieruje budownictwo. A w muratorze nie wszystko jest, że tak powiem, nie że powiedziane, bo ja liczę na muratora ogólnie, tylko tam są rzeczy powiedziane bardzo marketingowo, też są informacje niesprzedane, okej, okay, ale ludzie dostają tą informację w muratorze przez, nie wiem, 10 lat, a ludzie się tylko na studiach mają nauczyć w jednym okresie i do danego przedmiotu, czy to jest konstrukcje murowane, drewniane, fizyka budowli, wytrzymałość materiałów, no i ta właśnie fizyka budowli właśnie jest najważniejsza, bo ona pokazuje te procesy, jakim jest podawane, nie wytrzymałość materiału, tylko jak jest podawany właśnie materiał w przegrodzie. Czyli ta temperatura, paroodpuszczalność, rozchodzenie się właśnie akumulacji ciepła i inne. Jak to ze sobą łączyć, żeby to było właściwie wykonane, to właściwie wykonawstwo. Zwykły człowiek tego nie wie, więc i to zrozumiałe, ale żaden kierownik budowy tego niewielu jest, co mówią też na ten temat, że zwracają na to uwagę. Tak z tymi plackami na sterowaniu, wiedzą, że to ma być. Ale no, nikt się nie zastanawia. Ja zabezpieczenie między kunami, różne jakieś siatki, jakieś blachy, okej, okay, te podbitki, no, nie trzeba wiedzieć, jak to wykonać. To wie dekarz, kierownik budowy nie wie, jak to dociąć, przyciąć ten, on tylko przychodzi, odbiera. On nie musi wiedzieć, jak to dociąć, ale będzie wiedział, gdzie, co, jak jest, ale musi wiedzieć, co jest pod blachą, jaki tam jest materiał, czy jest szpara, pustka, przestrzenna, żeby to wszystko, jeżeli ta ściana mówi oddycha, żeby miała ta para na wyjść. Bo to też jest ważne. To są właśnie te przegrody, które idą przez cały dom. I dlatego u góry, jak jest kalenica, są takie specjalne gąsiory z wypustkami powietrznymi. I po co to jest? A ludzie powiedzą, no, bo ciepło ucieka tamtędy i tak dalej. Musi którędy od dołu to powietrze filtrować do góry. A że w międzyczasie przy tej pustce powietrznej mamy termoizolacyjną właściwą ścianę, to naprawdę ta puszka przestrzenna nie powoduje nam oziębienia tego domu, tylko zapewnia nam właśnie ten transport tej pary wodnej, który się powoduje, bo szczerze my się pocimy, my teraz tutaj się pocimy, my oddychamy, spalujemy. To wszystko tu gdzieś krąży, kisi się.
Jeżeli tutaj nie ma, o, nie ma tak dużo, ale tutaj w tych wszystkich zakamarkach ta para pod wodą by ucieka. Tak na wyobraźnię. No i to trzeba teraz zawentylować, żeby to się tutaj termoobiekt, żeby paru przepuszczonych, żeby niech pary wody był. Właśnie we wszystkim tak jest. No i tak na zakończenie chciałem powiedzieć, że drewno księżycowe nie zdrożało od tamtego roku. W firmie to jest tej samej ceny. A w Polsce zdrożało bardzo, bardzo. Więc różnica w cenie jest dużo mniejsza. Nie jestem po to, żeby mówić o cenie, tylko właśnie o wartościach, ale drewna, ale naprawdę to jest ciekawe, bo tutaj pan ze szczytu zaproponował, żebym wycenił dom 30 cm ścianę. Miał po sąsiedzku już zrobioną wycenę stolarzy, przepraszam, cieśli firmy, która buduje dom jest bala w Polsce. I to technologia polska poszła drożej, ale naprawdę niewiele drożej. Nie wiem dokładnie ile, ale zdecydował się na technologię polską. A deski będą jechały teraz zrobione już całe z Austrii. Nie ma tego dojazdu, jakoś tam podziałamy, ale zdecydował się woli polską. Nie dlatego, że drewno księżycowe, że pachnie i tak dalej, tylko rozumiem po prostu tą ideę. Rozmawialiśmy, widział filmiki na internecie, widział moje filmiki, bo ja mam dodatkowo kilka filmików, które pokazują właśnie tą całą otoczkę, czym jest drewno jako materiał. Dlatego to jest bardzo ciekawe, bo mówię, ja miałem na przykład tamtego i tego właśnie klienta i zastanawiam się, o ile mi drewno podróżuje, bo to mówię, zawarłem właśnie różnicę możliwej różnicy cenowej, ale tutaj została cena otrzymana. Firma to ma naprawdę się postarała, stara się też, że tak powiem, klientów nie w taki sposób, że nie podwyższa cen, tylko oni po prostu rozsądni gospodarką drzewną też gospodarując. Mają te ceny realne, właściwe, z normalnymi marżami. A wiadomo, że w Austrii wszystko jest droższe, tak? Utrzymanie, czy te pracownika i tak dalej. Więc drewno w podobnej cenie jak w Polsce warto chociaż zrobić dla siebie te ceny, porównać. To niewiele kosztuje, a pokazuje bardzo duży obraz, jak można wybudować nowy budynek. Teraz mówiłem, że jest możliwość do wybudowania w normalnych pieniążkach. Zarówno jak w budynku szkoleniowym, jak i w Polsce. Ja dziękuję za uwagę.